Hej, witam was już w trzecim odcinku z Harry'ego Pottera. Jak widać, gra leci nam dosyć szybko. Aktualnie udajemy się na zajęcia z transmutacji do portneru numer... Do portretu, Powiedziałem portretu? Wydawało mi się, że coś innego. Do portretu numer 1. Słyszałem, że w tym roku w lochach można znaleźć parę świetnych sekretów. Aha, parę świetnych sekretów. Na którym to piętrze było? Na trzecim zajęcia z transmutacji było? Nie wiem, dokładnie nie pamiętam. Właśnie jakbym słuchał Hermiony, to bym wiedział. Da się z nim porozmawiać? Czekajcie. Tutaj nie można iść. Nie wiem, idę na ślepo, może coś się załączy. Znowu ten dziad jeden? O, patrzcie, patrzcie! Mondrala, Gangrena i Pękala! I Rytek. Znowu ten Irytek. Raz dostał w łeb? Dostał. Nie podoba mi się ta zbroja. A teraz się uzbroił. Duch jest w zbroi. Super. Pokonamy go, jeśli wspólnie rzucimy czar. Bardzo mądrze. Przygotuj się do rzucenia Carpe Retractum, gdy go złapiemy. Okej. Ojej, trochę wściekłych uczniaków. Irytek, nie denerwuj mnie. Dobra, mamy zapisywanko. Dawaj. I czas. I teraz Ronem rzucamy Carpe Retractum. Co jeszcze raz? I zdychaj. No jak widać, na razie jest to dosyć łatwe. No niestety przez tą głupią kolumnę nie trafiliśmy. No już mało życiek ma. Dobra. No niestety Ron się spóźnił i nie trafiliśmy go. I jeszcze raz. Więc na razie jest dosyć łatwo, bo to jest początek gry. Byłeś genialny, Ron. Ale idzie sprawnie. Łatwo jest być genialnym, kiedy się umiera ze strachu. Tak. Dobra. Lepiej pospieszmy się na zajęcia z transmutacji. Przez Irytka pewnie się spóźnimy. O, patrzcie, o dziwo na ślepo poszedłem. Dobrze. Tutaj mamy zajęcia z transmutacji. Witam wszystkich na zajęciach z transmutacji. Jedno z najbardziej skomplikowanych zaklęć transmutujących umożliwia czarodziejowi stanie się animagiem. Aha, dobra, animag to chyba osoba, która tam umiała się zamieniać w zwierzęta właśnie. A potem wrócić do swojej postaci. Dla przykładu... Wow, jaki super czar! Zamieniłaś się w kota, po prostu jestem pod wrażeniem, aż Hermiona wybałszyła oczy. Są jakieś pytania? Tak, jak to zrobiłaś? Profesor McGonagall, czy wilkołaki są animagami? Nie, nie są. Animagowie przemieniają się, gdy zepcą. Wilkołaki nie panują nad przemianą. Tak, dokładnie. Dziś omówimy zaklęcia Draconi Force i Lapi Force. Nie kojarzę. Panu Granger, proszę łaskawie przedstawić doświadczenie, które przygotowałem. Okej, okay. Tak więc poprzednio... Ja? Tak! Poprzednio no, wykonywaliśmy za... zajęcia? Ronem i Harrym, teraz Hermioną. Tak więc jak widać, wszystko to się dzieje wymiennie. Widzimy tutaj zająca. Zacznijmy. Ale to był król. Lapi Force, aha. A więc Lapi Force zamienia małe przedmioty w króliki. Tak jest. Zgadza się, panno Granger? 5 punktów dla Gryffindoru. Widzicie, jak ona mądra, 5 punktów została. Znajdź figurkę królika i rzuć na nią Lapi Force, aby zamieniła się w królika, którego możesz kontrolować. No dobra, będziemy królikiem. Lapiforce! Używaj klawiszy strzałek, żeby kierować ruchami. Zawsze chciałem być królikiem. Mogę prawy to zjeść? Przycisk myszy zmusi królika do skoku. Aha, tu się skacze. Naciśnij strzałkę w górę i przytrzymaj prawy przycisk myszy, żeby królik skoczył dalej. Wow, możemy zżerać trawkę normalnie. Enter, żeby przerwać zaklęcie. Jeszcze możemy zbierać fasolki. Poczekaj, aż królik wykona za... Znakomicie. Teraz zwróć uwagę na ten kopczyk ziemi. Ustaw królika na kupce ziemi i naciśnij lewy przycisk myszy. Widzicie, jaki to jest wielofunkcyjny królik? Możemy nim jeść trawkę. Służy do przegryzania i kopania. Oraz kopać. Wow. Kop. Wspaniale, panno Granger. Fajne, fajne, naprawdę. Fajne i ciekawe zadanie. Oczywiście sobie weźmiemy fasolki. O, i karty czarodzieja. Dobra. I tu kolejna tarczka. Ciekawe, czy też jest w tym zadaniu 10 tarcz. Czekajcie, tu musi być gdzieś król. Nawet jest narysowany na dywaniku. I skaczemy. Ten odgłos mnie trochę irytuje, tego skoku. Zżeraj.
Okej. Jestem niegrzecznym króliczkiem. O! Nie wziąłem jednej fasolki, ale trudno. Tutaj mamy ich w zanadrzu. Okej, nadrobiłem. Jestem najlepszym króliczkiem świata. Wręcz takim mechanicznym. Zżeraj. Misja dosyć ciekawa. O, bierz. Mogę to wziąć? Nie, dobra. Weźmiemy to Hermioną najprawdopodobniej. Otworzyły mi się drzwi. Tam chyba nie mogę iść. Okej. Zapisujemy. I idziemy dalej. Tu nic nie ma. Tu mamy królika, tu mamy trawkę. Okej. I lecimy tutaj. Żyj. Mimo, że gra jest dosyć stara, to grafika mnie nawet nie irytuje, o dziwo. Bo dosyć przyjemnie się w tę grę gra. Czy tam się da doskoczyć, czy nie bardzo? No chyba nie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba tamtędy będzie się dało. Chociaż... chyba też nie. Jakby zostanie studnia. Boże, co już mówię. Więc zmęczenie daje się we znaki. Okej, wchodzimy. Top. Tu coś mamy. Kopczyk. I studnia się otworzyła. Chcecie zobaczyć samobójstwo królika? Jak tam wejść? Nie wiem, no po prostu nie mam pojęcia, jak tam skoczyć. Tędy się chyba nie da. Królik ma takie toporne ruchy. A tutaj? Też nie. No nie wiem, może wyjdziemy z tej studni potem, ale patrzcie, samobójstwo królika, uwaga. Fajnie, że nie wziąłem po drodze fasolek. Jakieś korzenie. I takim oto sposobem dotrwa... Tak, jesteśmy tu. Tylko nie spadnij, proszę cię, bo ja jestem taką ciamajdą, że zaraz spadnę. I mamy kolejną tarczkę. Chyba nie będzie ich aż 10. Zajmijmy się teraz zaklęciem Draconiforce. No nie mówcie, że będę latał smokiem. Czarna figurkę smoka, panu, będę! By zmienić ją w żywe stworzenie. Okej. Dawać smoka. Draconiforce! Och, wspaniale! Och, wspaniale! Teraz słuchaj uważnie. Żeby kontynuować, musisz użyć smoka do podniesienia ognistej kuli. Co? Potem pofruń i wyląduj na platformie. Żeby zakończyć to zadanie, musisz zapalić pochodnie. Nie za bardzo zrozumiałem pierwszą część, ale okej. Zmusi smoka do machania skrzydłami. Używaj strzałek do sterowania. No i co, wziąłem kulkę. Naciśnij lewy przycisk myszy, żeby zaczął ziać ogniem. Każda zebrana... Nie wiem, wziąłem kulę. Podpalamy. I tylko tyle? Aha. Dzięki temu obróciło się... to coś! I możemy teraz tam wskoczyć, tylko nie spadnij, proszę cię. Dobra. I jesteśmy dalej. O! Prawie spadłem w szparkę. Ale tu smoczka nie ma. A, tu jest, dobra, chodź. Draconiforce! I lecimy tutaj! Najpierw sobie weźmiemy dynię. Tak o, dla zasady. W ogóle dużo fasolek tam pominąłem, ale po prostu nie chcę przedłużać nagrania. Jeśli miałbym to wszystko zbierać, to naprawdę byłoby dosyć długie. Okej, lądujemy. Smokiem o wiele przyjemniej się lata niż tym królikiem badziewnym. No i dobra. Takim oto sposobem mamy kolejną tarczkę, zapisywanko. Mam nadzieję, że w tym odcinku dotrwamy do końca tego zadania. Dawać fasole. Mam nadzieję, że wszystkie też wykupimy te karty z ich sklepu. Byłoby ciekawie. Królik! Znowu królik! Widzę królika. On może coś z tą dynią zrobić? Dobra, tak więc bierzemy sobie najpierw trawkę. Ot tak dla zasady. Ho.
Dobra, przekopiemy sobie tu. Mamy fasolki. I tutaj pewnie też coś mamy. Też fasolki, okej. Mamy trawkę. No żyj! No patrzcie, co za dziad! Dobra. Tu nic naprawdę nie ma. Okej, to taka znajdźka po prostu. Idziemy do końca, może tutaj coś będzie. Tutaj nic nie ma z tego, co widzę. Okej, tu jest trawka. Żyj! Przepraszam za słownictwo, powinien powiedzieć jedz, ale... Ale czasem się po prostu nie da. Okej, mamy smoka. Teraz możemy się przelecieć. Możemy tu wejść? Możemy truptać? Patrzcie, ile tu tego jest, Boziu. Jeszcze tego nie ogarnę. Dobra, bierzemy te kulki. Idziemy podpalać wszystko po kolei. Dobra, jedno podpalone. Zostało nam jeszcze dwa. No machaj tymi skrzydełkami. Dobra, drugie podpalone. I zostało nam ostatnie. Tak więc nie było to takie złe na razie. Mam nadzieję, że tutaj intelektualnie nic mnie nie zaskoczy i nie rozbroi. Aha, smoczek się ucieszył i zaczął przebierać nóżkami, okej. Tam coś jeszcze było? Co to za dziura? Patrzcie, gdzie ja wszedłem. Aha. No znajdźka fajna, tylko szkoda, że te głupie stworki tu są. Aha. No zdychać. Dobra, jeden zdech. Jakaż ty wrażliwa, dziewczyno. Afa, fajnie, że w nikogo nie trafiłem. No serio? Ta kamera jest czasem taka niewygodna, że nie wiadomo, czy trafiam, czy nie. Dobra. Dobra, weźmiemy sobie fasolkę. Wychodzimy z tej znajdźki. I wchodzimy po tym czymś. Właśnie, właśnie. Szósta, dobra. Wczytywanko, ile już ten odcinek trwa? Bo tak nie przyjrzałem się. No to jeszcze z 5 minut może potrwać, 5-10 minut. Chyba nie skończymy tego zadania. No tu widać jest jakieś skomplikowane coś. Trzeba ustawić chyba w jednym rzędzie. Poczekajcie, bo ja nie za bardzo wiem w jakim. Aha, dobra. To się będzie otwierać po kolei. Tak więc... Nie ma... O! To się od góry robi? Dobra. Okej, tutaj mamy kolejną znajdźkę, tudzież tarczę. Teraz ostatnie obroty i powinna się otworzyć tamta. Nie tu, dziodu! I znowu źle, żem zrobił. Od góry. Czemu to nie zawsze łapie tak fajnie? No teraz złapało. Otwieraj. To jeszcze nie to, serio? Jest sama góra? Jest. O, dobra. Dawaj. Dobra, tutaj alohomorą. Co jest? No, myślałem, że już coś... Że coś mnie zaskoczy. Co my tu mamy? Jest korniczak. Korniczak, wow, to jakiś pseudokret, który ciska budyniową substancją, po prostu. To jest obrzydliwe. Obrzydliwe, że budyniem strzela? Żeby obezwładnić korniczaka. A jeśli będziesz odpowiednio szybka, możesz na niego wskoczyć. O, skoczę na niego, liczę na nagrodę. Dawaj. Dawaj nagrodę. Super sprawa, dobra. Zapisujemy już, czy jeszcze nie? Może dotrwamy do końca, spróbujemy przynajmniej. Też nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo jak widać tutaj coś się dzieje. Królik. Kurde, już on teraz nas będzie bił. Jak to opuścić? No dobra, najwyżej zginie.
panna Hermiona. Trudno się mówi. Jemy trawkę. Kopiemy. Wow! Po raz kolejny mamy gwiazdkę i dużo rzeczy nam to dało. Dawaj. Fajnie, że po tym budyniu skakałem i straciło mi się żyćko, ale okej. No nie, jeszcze te dziady, ale patrzcie ile ich jest. Dobrze, że jest tutaj ciasno. Może uda mi się ich szybko pozabijać. A, jeden. Super. Po prostu. O! Ty dziadu. No rzucajcie. Dobra. Jeszcze dwóch. Tak więc poczko. No. Serio, nie wziąłem? Jeszcze jeden. Okej. Udało się. Czyżby to był koniec? Czekajcie, bo tam fasolki były. Słyszałem fasolki, fasolki, fasolki wszystkich smaków. Okej, mamy kociołki. No, bardziej je wolę aniżeli tych w zbrojach. Dobra, zapisywanko. Chyba tutaj sobie skończymy, co? Myślę, że to będzie dobre zakończenie odcinka. W kolejnym sobie po prostu dokończymy to zadanie. Tak będzie najlepiej. Tak więc do zobaczenia. Cześć, cześć.